Ja mam gnoju. Przez kolanko, jeb. Na 100% nigdy nie słyszałeś, nie twój target City Bus Manager. Chyba słyszałem o Gieretce. Ale faktycznie nie mój target giercowy. Wyzwanie całej armii draugrów, byle tylko ocalić ranne zwierzę. Ale to nie są draugry. To elfy. Chcę się upewnić, że nie popełnimy tych samych błędów. Nie zawsze warto się wtrącać. Dobra. Co my teraz mamy? Tutaj mamy kolejną umiejkę. Coś tutaj wpakowaliśmy. To jest to? Nie, to jest brąz. Dziewczyny lub brąz. Nie, to jest chyba tutaj to. Praca z sprawnością. Użyj walca, aby zwiększyć moją wykonalność. Unik. Wychyl w ciśnień R1. Szybki, brutowy cios. Okej. Okay. Dobra. A tu brąz prawie wbiliśmy. Dobrze. A czyli silver. O, spoko. W sumie po to są gierki, żeby pograć, nie wiem. Wiadomo, że tych gierek sporo wychodzi. I trochę może być ciężko z czasem, ale o. Dobra. O, mieliśmy dostatecznie dużo czasu, żeby to zrobić. Nieźle. Jest róg. Pięknie. Dobra, żydka mamy na fulla. Mi ogólnie wystarczy to z monokosami aresztowalić, ale tutaj no mój koncent, jakby to powiedzieć, poszedł w gryzy. Nie, no spoko. Konsola konsolą, ale nie wszystko mamy na konsolę, nie? Też. Trzeba też wziąć pod uwagę. Nie wszystko jest na konsolę. Macie wyborek. O nie, to nie jest tak. Okej, okay, dobra. Ciekawe. Nie, to muszę wyżej wejść. Wiesz co, ja nie wyrabiam z wszystkimi grami, które chcę grać na konsoli, a co dopiero jakbym miał jakieś... No, mam to samo, nie? Mam to samo, żeby nie było, nie? To jest takie Captain Obvious. To jest trochę... W zasadzie Captain Obvious. Uch.
Że ja ledwo co wyrabiam, kurde, z grami na PC, a co dopiero jeszcze inne konsole, nie? Dlatego w większości już to jakieś takie ekskluzywy, których nie ma na PC, a są tylko na konsole, no. Na przykład Detroit Become Human wyszło na PC, a Horizon wyszło na PC, więc to raczej ogram na PC, nie? Tak, tylko zanim będzie na PC, to wiesz, to wolę właśnie sobie ograć to na konsoli. Taki ze mnie jest człowiek. Aha, za nisko. Nadal za nisko. Wow, nadal za nisko? O, nice. Ale to poleciało gdzieś tam w kosmos, holy shit. Ja mam ten problem, że jeszcze doszła ta gra multi, która sięgnęła kiedyś FIFA, na całe szczęście. No. Le FIFO? Le FIFO? Nie, to też nie tak. Teraz w którą stronę to powinno pójść? Le fufu. Le fufu. Nic więcej nie ma. Chociaż tu też nie mogę. Dobra. Kurde. No, bo to jeszcze się powinno odbić. To jeszcze się powinno odbić, kurde, tutaj. Chociaż kto wie, może muszę zrobić to bardziej w ten sposób? Okej, okay. Never mind then. Można i tak. No sądziłem, że to jeszcze musi się gdzieś tam odbić, ale... No tak, widocznie nie. Jak to mówią?
Nie, 20 minut się nie męczyłem. Nie wiem, czy to zajmie 10 minut maksymalnie. Nie, to nie może być tak. To powinno być. Tak. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy w ogóle. Tu jest to tak, tu jest to tak. Nie, tu się tak nie da. To musi być znowu to w ten sposób. Dobra. Musimy stanąć to w ten sposób. Nie, ale tak się kuźwa nie da. Z jakiej paki to tak jest? No dobra, musimy bardziej obrócić to, nie wiem. Nie, ale to mi nic nie da, tak? W ten sposób. Nie, to też mi w ten sposób nic nie da. Nie, to też mi nic nie da. To musi być w tą stronę obrócone. To jest tylko to tak, chyba że to można zrobić z tej strony. Tak to rzucić jakoś. O nie, tu tego nawet nie widzimy. Czy do punktu wyjścia wracamy? No troszkę tak, troszkę tak. Troszkę bym powiedział, że tak. Spójrz, tamta bomba powinna pomóc. Chyba że to jeszcze nie. Nie ten moment, żeby to zrobić, więc. Mam wrażenie, że cokolwiek zrobimy w Alfheimie, wyrządzamy ciemnym elfom krzywdę. Przyszliśmy tu, żeby pomóc temu stworzeniu. Wiem o tym, ale to zwykle ja nalegam, żebyśmy uratowali jakieś zwierzę. Dlaczego tak ci zależy? Czy jest coś, o czym mi nie mówisz? Nie. Aha. Aha. Nieźle, chciał no spoko, trzymaj się, świstak, do następnego, jakby co. No, o! No i proszę. No i proszę. Dobra. Takie easy na mój koniec, a ciśnij, że tak. Easy peasy, lemon squeezy. Dobra, ale została nam jeszcze jedna tajemnica do rozwikłania, ale... To nie może być w tą stronę. No proszę, to jest to. Bum, 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 bum. Nice. Dobrze wiedziałem, że tutaj trzeba najpierw. Zmora po lewej. Uf.
Wróg padł! Dobra, ale tutaj mamy chyba awans umiejki? Awans umiejki. Złoto, złoto. Strzał, grzmotnięcie. To jest odgniste fala, ale to jest to. Właśnie, serwer wbiliśmy. Teraz tylko do złota, a lecimy. Dobrze. Pięknie. Okej, okej. Elegancko. Zmora, zmora. Największa hawgufa, jaką kiedykolwiek widziałem. Meduza. Ona nie tylko cierpi, ale próbuje śpiewać. To pieśń piasków. Z reguły raczej nie śpiewają pod ziemią. To ona wywołała burzę? Ano, sądząc po materii gniazd, które ją przytrzymuje, hawgufa tkwi tu od kilkunastu zim. Spokojnie, Lunch. Uwolnimy cię. Lunch? Co to za imię? No, poprzednia kałamarnica nazywała się Dieser, więc... O, rajciu. Doceniam komediową ambicję, ale w braciszku była tragiczna gra słów. Niemal żenująca. No, trudno. Zdarza się najlepszym. Nice. Chyba może się już ruszać, ale wciąż nie może uciec. Większość materii gniazd zniknęła. Uwolnimy ją na powierzchni. Pięknie. Dlaczego ją tu uwięzili? Hawgufy słyną z tego, że się zagrzebują, więc nie obarczałbym całą winą ciemnych elfów. Ale jest uwięziona w gnieździe. Materia gniazd nie należy do ciemnych elfów, tak jak i światło nie należy do elfów światła. To jeden z naturalnych zasobów Alfheimu, z którego korzystali już ich przodkowie. Mimo że elfy światła ochoczo pozbywają się materii ze swojej strony, ciemne elfy znalazły dla niej zastosowanie, tu, na pustkowiach. To pozbywając się materii gniazd, szkodzimy ciemnym elfom? Chcesz zostawić to zwierzę w potrzasku? Nie. Więc uwolnijmy je. No, no proszę. Dobra. O, co to jest?
Świadczenie, szybki logiczny atak. 7000, okej. 53. No, że tu mamy... Będziemy tylko tyle, dobra. Okej. A co tu jeszcze mamy? Niki? A, bo nie mamy expa jeszcze, dobra. Ale nie, tutaj dla Bondego mamy... to. Pięknie. Pięknie. Bardzo pięknie. Dobrze, co tu jeszcze jest? Tu jest to tak, okej. Dobrze, no to pojedźmy tutaj. Zakopane coś, dobra. To tutaj! Możemy przeciąć więzy Hawgufy. Panie, że tak. No, może w końcu wkradniemy się w łaski naszych drogich przyjaciół, ciemnych elfów. Słuchaj, ojcze, dzięki, że nas tu sprowadziłeś, ale nie musisz za wszelką cenę odwracać mojej uwagi od Ragnaroku, wiesz? Wcale nie o to chodziło. Nie? To po co naprawdę tu przyszliśmy? Nie przyszło ci do głowy, że chcę tylko spędzić z tobą trochę czasu, póki jeszcze może? Serio? Nie wiemy, co nas dalej czeka. Ale jeśli nadchodzi Ragnarok, chcę się cieszyć każdą możliwą chwilą. Mądre słowa. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Zatkało kakao. Co sprowadziłeś? Zatkało kakao. No tak jest. Tak jest, młody. Bardzo się cieszę. Ja również. Mam nadzieję, że się cieszysz. Byś się nie cieszył, to byś w klafę dostał, młody. Dobra. Mimirze, wspominałeś niedawno o krukach Odyna. Co powstrzymuje go przed użyciem ich do porwania kogo tylko zechce? Brak zgody. Kruki Odyna nigdzie cię nie zabiorą, jeśli nie będziesz tego chciał. To nie tak źle. Nice. No. Jednego do końca nie rozumiem. Według przepowiedni, którą zna Odyn,
Ragnarok niszczy wszystkie światy, nawet Asgard. Ale w prawdziwej przepowiedni Asgard także czeka koniec. Czy Odyn tak czy siak nie powinien chcieć temu końcowi zapobiec? Co niby zmieniło kłamstwo Groły? Wystarczy. Później dokończymy. Teraz tak, teraz musimy znaleźć to ostatnie. Gdzie to w ogóle jest? Bo to wygląda jakby to było... Ach, tam jest. Dobra. Okej. Okej. I co, giebuszko? Nice. Gdzie są piaski? Halo, gdzie są piaski? Nie ma już? A, tu są. Cały czas czekają na mnie. Ci żołnierze ze Svartalfheimu to Einherjerzy? Myślałem, że to duchy czekające w Walhalli na Ragnarok. To nie były duchy. Rzeczy samej. Odyn musiał znaleźć jakąś furtkę. Udało mu się zarządzić wcześniejszą mobilizację. Może nie doszłoby do tego, gdyby miał jeszcze u boku jakieś przyzwoite Walkirie. No dobra. Nie, bo to się odbija, więc to tak nie może być, dobra. Chyba. Nie, to jest nie w tą stronę, to z drugiej strony bym musiał iść, dobra. Dobra, czyli pojedźmy sobie, bo pieski za nami już nie idą niestety, jak burza ustąpiła. Atreusie, rozmyślałem nad tym, czy kłamstwo Groły coś zmieniło. Chwila, udajmy się tędy. O, odkopało tutaj tą skrzynkę, nice. Elegancko, elegancko. Muszę pamiętać, żeby spytać Tyra o jego zamorskie podróże. Chcesz przemierzyć świat? Nie wiem, może zobaczyć nowe miejsca, dowiedzieć się więcej o sobie. Piasek w większości już opadł, ale tam widać kolejną burzę. Myślisz, że... Kolejna Hawgufa.